Siema, siema, Tajtori! Wydarzyła się gruba rzecz. Na pewno kojarzycie ten odcinek, w którym to grałem 1v1 z hejterem, który najpierw wyzwał mnie na Messengerze, a później chciał rozwalić mnie w Brawl Stars. I musiałem się z nim połączyć, gadałem z nim, no i mega mnie nawyzywał. Tak się składa, że myślałem, że nie będę już nagrywał kolejnych takich odcinków. Ale jak to ja, często właśnie odpisuję widzom na moim Instagramie, czy to Messengerze. No i tym razem właśnie akurat na Instagramie dostałem bodajże wczoraj, albo to nawet było przedwczoraj, wiadomość od pewnej widzki. Ale widzki mówię w cudzysłowie. Dlaczego? No bo zobaczcie, co mi wysłała. Ja wam to przeczytam po kolei. A więc tak. Kiedyś mega cię lubiłam, ale odkąd nagrałeś odcinek z pandą, to mega mnie to wkurzyło i żygam na twój kanał. To jest pierwsza wiadomość dopiero, zaraz przeczytam wam dalej, co było. Ale jak możecie, zostawcie łapkę w górę szybko pod tym odcinkiem. Widzowie, to jest bardzo ważne. Zróbmy tak, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten film. Więc każdy, kto może i mnie słyszy, zostawia lajkacza. Oczywiście subika też zostawcie, a ja czytam wam dalej. A więc tak, następnie napisała: widziałam twój odcinek z hejterem. Szkoda, że cię nie rozwalił, bo jesteś frajerem. Co? Czemu na mnie w ogóle wyzywa? No nie. Jak chcesz, to dziewczyna cię rozwalić, bo ja też jestem twoją hejterką. Co? Co ona napisała? I chciałabym cię powyzywać. Super, super, naprawdę. Moja reakcja na to oczywiście była taka: XDDD. No i wtedy napisałem coś takiego, przemyślałem to. W sumie widzowie lubią takie odcinki, więc może dam ci szansę na atencję. No bo wiedziałem, że ona to robi tylko dla atencji, że chcę pokazać się w odcinku, bo żeby nabrać tej atencji, no bo inaczej to po co by to robiła, co nie? W ogóle ten powód, to jest masakra. Ona nie lubi mnie dlatego, że nagrałem odcinek z pandą. Co jej do tego, z kim ja nagrywam odcinki? W ogóle kiedy to było? Kiedy ostatni raz z pandą nagrałem odcinek? No ale okej, no podajmy tam tego Discorda. I tak się składa, że po chwili wbiła. O, dokładnie ona tam wbiła. I w sumie mam z tego nagranie. Więc zagraliśmy te gierki 1v1. Uwierzcie mi, że było grubo. Trochę mnie powyzywała. Oczywiście powiedziałem jej, żeby nie przeklinała. Musiałem coś tam powycinać czasem. Ale tutaj nie będzie przeklin w tym odcinku, więc nie bójcie się, możecie śmiało oglądać. Ale no trzeba przyznać, że była agresywna. No i... nie, dobra, ja wam nie spoileruję, jak ten odcinek wyglądał. Po prostu zaraz do tego przejdziemy. Wiedzcie tylko, że to już raczej jest ostatni odcinek z takiej serii, gdzie gram 1v1 z hejterami, bo nie chcę dawać po prostu komuś atencji, że mnie wyzywa. Tutaj zgodziłem się z jednej strony dlatego, że jest ona dziewczyną. No bo gdyby był to chłopak, to już bym tego nie robił, no bo już jeden taki odcinek był na moim kanale. Ale pierwszy raz w sumie spotykam się z takim czymś poważniejszym, że dziewczyna tak mega mnie wyzywa, nie? To dobra, po prostu przejdźmy już do lobby i tam trochę ją poznacie, zobaczycie, jak to wyglądało, więc lecimy. A jak coś, to jeszcze tylko szybko napiszcie w komentarzu, za kim jesteście, czy Team Tori, czy Team Hejterka. Dawajcie, niech każdy napisze to przy test serducho, będę przypinał serducha. A więc okej, widzowie, tak jak mówiłem, znajduję się w lobby z hejterką. Udało się, zaprosiliśmy ją, zgadzałem się z nią na Discordzie, no już trochę była agresywna, ale mniejsza o to. Cześć, przywitaj się z widzami. No i ogólnie siemka, możecie mi pisać GG w komentarzach dla mnie. Dlaczego niby? No bo już wygrałem przecież. W czym? Wygrałam. W czym? No w 1v1 wygrałam już. Kiedy niby? Wygram to. A no wygrasz, no to zobaczymy, czy wygrasz. No to ja to wygram już. No zobaczymy, czy będziesz taka słana. Wygrałam. Dobra, w ogóle zobaczcie na jej profil, widzowie. Oczywiście pucharki nie grają, wiadomo, ale no coś mi tutaj kozaczy. Zobaczymy, ja myślę, że na spokojnie pyknę. Na 2 miesiące, przepraszam. No, dobra, dobra, na jaką postać chcesz grać? Zobaczymy, jak taka cwana jesteś, no. Możemy zagrać na tarę. Dam ci wybrać, na tarę, spoko. Widzę, że masz tarę, to możemy ją wziąć. Ogólnie powiedz mi, czemu ty tak mnie nie lubisz? Co ja ci niby zrobiłem? No widziałam twój odcinek z hejterem. No i ogólnie widziałam, że no niestety go rozwaliłeś. No rozwaliłem go. No ja przyszłam tutaj, żeby mikro się zemścić. Mikro ci coś przerywa, ale dobra. Mikro ci coś przerywało, ale już chyba jest okej. No dobra, no okej, zobaczymy, jak to będzie. Generalnie nie wiem tylko, dlaczego mnie tak wyzywasz, bo to, że z hejterem rozwaliłem hejtera, to okej. A ty jeszcze nawet na Instagramie, na PW mnie wyzywasz, takie rzeczy. Weź no, trochę. Tak. Nie wstydź ci, dziewczyną jesteś, w ogóle takich słów używasz jakichś. Ja wam wszystkie tutaj widzowie nie pokazywałem, co ona do mnie pisała, czy to na Discordzie, czy gdzieś, ale no nie za ciekawie to wyglądało. Mogę wam podać Discorda Toriego, możecie do niego wtedy pisać, jak przestań chcecie. To, że ci podałem, to nie znaczy, że masz każdemu rozsyłać, ogarnij się. Nie no, mogę dać w komentarzu. Sama mnie prosiłaś o to, że ja ci dałem szansę, dałem ci atencję, bo ja wiem, że ty to robisz tylko dla atencji, żeby się pokazać na odcinku. Nie, no, nie zbieraj kubów, nie zbieraj kubów. A kto mi zabroni? No ogarnij się, gramy bez kubów. Kto mi zabroni? Dobra, i tyle z ciebie będzie. No, 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 wielki mi pan.
Dobra, zbierany sobie tutaj. Pan, to jest babka, to jest zniszczony. Dobra, jesteś do rozwalenia, nawet w tych czterech chybach cię rozwalę, jak jesteś taka cwana. No tak sobie wmawiaj, tak. Ja nie mogę, ale mnie denerwują tacy ludzie, wiecie, zawsze musi oszukać, nie? Ale patrzcie, jest ult? No chodź tu, no. No nie, no z ultem to nawet trafić nie umiesz. No dobra, to było słabe, przyznam, to było słabe, ale to jest zmiana faktu, że cię rozwalę. Jak coś, widzowie, gramy gierki, no nie wiem, tak myślę, że do trzech zwycięstw może sobie zagramy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, okay. Po prostu chcę ją tak pyknąć, żeby wyszczekała te słowa, co mówiła o mnie na początku, nie? Żeby się ogarnęła. To ile ty masz cubów? Siemano! Ja nie mogę! Jesteś zniszczony! No ale i tyle z ciebie! Jak miałem z tobą wygrać, jak miałeś 16 cubów? No, mówiłem, wiem, że nie zbieramy żadnego. Ale co ty robisz w ogóle, no? Jakoś musiałeś, no niestety. Ja nie mogę. W ogóle jak ty się nazywasz? Jak ja mam do ciebie mówić? Żeby mi było łatwiej. Agnieszka jestem. Agniecha, dobra, to będę cię mówił Agniecha. Weź się ogarnij, proszę cię, naprawdę, bo to ma być równa wyrównana. Pytanie. No, jakie pytanie? Jakie pytanie? Co jest? Masz bi. Mam bi. No to gramy na bi w takim momencie. No dobra, to ci rozwalę na bi, tylko już nie zbieraj teraz tych killów, okej? Okay? No, ci co, zabronisz mi. No tak, zabronię ci, bo chcę, żeby były równe szanse. Ile mi się podoba. To ja też mam zbierać? Zbierasz ile mi się podoba. Dobra, no to ja też będę zbierał, no i zobaczymy cwaniaku zaraz. No dobra, no to będziemy ja zbierać. Cwaniaczko, tobie będzie. To się odmienia. Dobra, weź, daj spokój już, muszę cię tutaj szybko rozwalić, widzowie na to czekają. Jak coś, no, widzowie, ja... rozwalić. Mówi nie wiem. To Sławek, który ma tylko 18 tysięcy. Ty masz 1800. Nie, dobra, widzowie, powiem tak. Tej pierwszej gierki jej nie zaliczamy, bo to było oszustwo. Myślę, że... Zaliczamy! No jak zaliczamy, jak ty miałeś 16 kubów, a ja 0? Co mam niby tutaj? To bardzo mi przykro, musiałeś... No bardzo mi przykro. To chyba nie myślisz w takim razie o zbieraniu kubów. Bardzo mi przykro. Ja ci dam bardzo mi przykro. No nie myślisz. O! Po prostu nie myślisz, idziesz sobie. Spadaj, w tym momencie spadaj. Nawet. Boże, już miałem taki zawał, że mnie zabije drugi raz, ale na szczęście jest tak nieudolna w grze w Brawl Stars, że jeszcze ją zdarzyłem. Jesteś nieudolny psychicznie. O, jak coś to sorry, widzę, że ja czasem tam jej coś powiem takiego lekko wyzywającego, ale uwierzcie mi, jak wy byście widzieli, co ona do mnie gadała. No dobra, to powiedzmy, że pierwszą gierkę ty wygrałaś, niech będzie, już ci to zaliczę, drugą ja. Mamy 1-1 i teraz ja wybieram Zadymiarza. Dobra, no to ja myślę, że nie wiem, Kruka masz? Mam Kruka. Fenomenalnie. Na Kruczka to bym cię z chęcią rozwalił. No dawaj. I właśnie z tego co widziałam, bo sobie wpisałam ID tego Piotrka i on mi zaakceptował. No. I ogólnie on dropnął Spike'a, a ty go wyzywałeś, że on nie ma, on już ma Spike'a. Dobra, no teraz może już ma, no i co mnie to obchodzi, wiesz? No i Griffa jeszcze trafił. Ja no i beka z ciebie, ja... nie masz Griffa. A przestań gadać takie bzdury i co, że nie mam. Ważne, że go pokonałem, to się liczy. Oj, coś dostajesz mocno. Jak tam? On po prostu nie miał, on po prostu jakby, no miał rozładował mu się telefon w trakcie, no. Oczywiście, jakoś gadał do mnie. No bo rozmawiał na komputerze jak tam, z tobą. Jak tam, Żyćko? No mało. No mało, widzę. Coś malutko. No nie. No jak tam, Żyćko? Jesteś taki słaby w tą grę. Słaby? To jaka ty jesteś, skoro ja jestem słaby? No, tak sobie wmawiaj. Nowe konto sobie utworzyłam. Bo pewnie ten. Pewnie się bałaś z głównego, że cię będą hejtować ludzie. I musiałaś na twoim koncie. No. Nie, widziałam pod odcinkiem z Piotrkiem, że ludzie pisali, że chcą 1v1. No to piszcie do niego. No, oczywiście. Dobra. Rozwalamy cię tutaj szybciutko. 280 HP, no to już musi być. No i chyba żegnamy. Jak tam? Słaby w tą grę, no nie wierzę w ciebie. Ale lubię takie rage'e. 2-1, poczuła to. Dobra, mam full tryhard mode on. No to dobra, to wybierz sobie postać, nawet ci pozwolę. Rico, aha, no to zabawa. Rico, to a ja nie, cię pyknę. Nie, weźmy Serdza. Serdza, no już tak nie przepadam za Serdem, ale dobra. I tak, myślę, że cię pyknę na spokojnie. Ogólnie to, powiem wam tak, widzowie. Uwielbiam wyjaśniać hejterów. Wiecie, ja taką serię mogę prowadzić, tylko też nie chcę, żeby ludzie robili to na siłę, bo na przykład są osoby, które, wiecie, no nie wyzywają mnie jakoś tak bardzo, nie są hejterami, a po prostu robią... A ja uwielbiam wyzywać youtuberów. Robią to, no dobra, fajne hobby, ale robią to tylko po to, żeby, wiecie, pojawić się na odcinku, nie? To takiego czegoś nie lubię, ale no rzeczywiście, jeśli to jest jakiś prawdziwy hejter, to lubię go wyjaśnić, żeby mu pokazać, gdzie jest jego miejsce i myślę, że z chęcią możemy ją tutaj też porobić. Trzymajcie w ogóle za mnie kciuki, widzowie, zobaczymy jak to pójdzie. No na Serdza już nie przepadam za graniem. Oj, coś ucichnęła tutaj, chyba rzeczywiście tryb tryharda włączyła, ale patrzcie, czekaj. Nie, oj. Ty jesteś słaby. Po 600 HP mieliśmy obydwoje, no.
tutaj muszę się trochę bardziej skupić. Słaby jesteś, no. Ja totalnie nie przepadam za Sergem, no chodź, chodź. No nie! Ej, wygrałaś! Wygrała ze mną, nie! Ej, dobra, zróbmy taką umowę, Tori. Zróbmy taką umowę. Jaką? Co jeśli masz? Ja wygram, no to wtedy mogę cię wyzywać ile chcę. Ale mogę tak wystąpić to w następnym odcinku, nie! Żeby dalej wyzywać, okej? Okay? Nie, nie będę ci tyle atencji dawał, żebyś występował w tylu moich odcinkach. Jeden to i tak już jest dużo. No, no, a co tak sobie wymagaj. A co będę miał ja, jak wygram? To przestanę cię hejtować. W sumie, z jednej strony to jest opłacalne, tylko chciałbym wygrać, bo na przykład Piotrek ostatnio też mi to obiecał i rzeczywiście, co jak co, myślałem, że się nie będzie tego stosował, ale od tamtego czasu totalnie mnie nie wyzywa, więc myślę, że mogę na to pójść, o ile dotrzymasz słowa i rzeczywiście, że jak przegrasz, to nie będziesz mnie wyzywała. Dobra, dotrzymam słowa, teraz mi się nawet trzęsawka zrobiła całego ciała. O, jest stresik, jest stresik, no to kim gramy? No trzęsawkę mam teraz. No decyduj, kim gramy, nie podlizuj mi się tu. Rico możemy zagrać. Rico, dobra, bierzemy Rico. Dobra, no to lecimy z gierką w sumie finałową. Dobra, frajerze, wracaj na swój śmietnik. Jaki frajerze? Wiesz, co znaczy frajer w ogóle? A, wracaj na swój śmietnik. Bo jak nie wiesz, to nie używaj tego słowa. Śmietnik, jaki śmietnik? Wracaj na śmietnik swój. Kurde, bo dostałem widzowie. Nie no, zobaczcie, jak to mnie wkurza. Ja już może nie będę się tak skupiał na tym, co ona gada. No, musisz zginąć, frajerze, no frajerze. Ja rozumiem, że czasem ten... Chłopcy, nie? Jakoś tak wyzwają, jakoś do tego jestem bardziej przyzwyczajony, ale że dziewczyny są takie, to rzadko kiedy się naprawdę spotyka. Nie. To jest jakiś ewenement. No chodź tu, no i dobra, lecimy. Kurde, nie siadło. No co ten gadacz tu wzywasz, głupku? Kurde, nie siadło. Dawaj, dawaj ją, proszę. Co to? Chyba ta jest... No, co tam, o nie, co tam? Ile masz trochę? Tego HP? No, o, 300! Jest rekordzik dzisiejszego HP, 300, ale już zaszalałaś tutaj. Kurde, chodź, czemu uciekasz? No tak chciałaś mi tutaj walnąć, zapraszam. Ja uciekam. Muszę sobie... Ile po kiłby ogólnie? No przestań, nie! To się nie liczy. Nie ma kiłbów. No co się nie liczy? Ty się ogar. Nie liczysz życiowo. Ogar. Wracaj do szkoły i się naucz czegoś, a nie. Nie, no. Kurde! Nie! Nie! Jezu, nie! Co się robi? Jakaś dziewczynka mnie porobiła, widzowie. To się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło. Oklaski dla mnie. Dlaczego? No i co, frajerze, nie no. Boże, jak ja się wracaj teraz do tego swojego żenująco śmietnika. Czuję. Jak ja się teraz żenująco czuję, widzowie, naprawdę. To jest jakaś tragedia. Wracaj na śmietnik. Nie, frajerze, wychodzę nie. z tego filmu w ogóle. Czemu ja z nią przegrałem? Boże, to jest wstyd. To jest wstyd, widzowie. No dobra. Powiem tak. Na farcie. Powinno być w ogóle 2-2, bo tą pierwszą gierkę na kubach wygrałaś i to 16. No to możemy zagrać honorową, jak chcesz. Nie będę już taki, bo mnie będą widzowie wyzywać. Nie, nie będę już taki. Trudno. Wygrałaś to, wygrałaś, niech ci będzie. Jak ci to sprawia przyjemność? No, widzimy się w następnym odcinku, widzowie. Jezu, naprawdę, muszę z nią nagrywać jeszcze odcinek. O Boże, nie wiem, widzowie. Masakra. Dobra, pomyślimy coś. Ja już kończę ten film, bo już wystarczająco się tutaj wkurzyłem. Daj ta spokój. Cześć wszystkim widzowie. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Pa, pa.